kamienie są układane bez żadnej zaprawy i to wyróżniało kulturę Inków. Tu widzę też na koniec są jakieś zaprawy, ale mało. Zaniedbane te ruiny i tam jest tablica objaśniająca, cała zardzewiała i wypłowiała, także nic nie idzie przeczytać nawet. Szkoda. Podejdę wyżej. Zobaczę od góry, jak to wygląda. I to można sobie za darmo z drogi zobaczyć. W Google jest zaznaczone. Zaraz przy głównej promenadzie, bo druga ulica wzdłuż tej, tam jest rzeka. Po prostu przyjdziecie. Ja mogłam pierwszy dzień tu dojść, ale jakoś nie zajarzyłam. Wszystko pomazane. A na dole jest budowa, dlatego tak głośno. Tak wygląda to z góry, ale z góry dopiero nic nie widać. No nic. Te ruiny to jest przedsmak. Dalej Mas Arriva, są inne ruiny, więc lecę. A już się wracałam. Muszę jeszcze kawałek iść. Znowu bym przegapiła. Jak ten las wczoraj. Tak śmieci wystawiają w Cuenca. Zrobię odcinek dotyczący śmieci w Ekwadorze. Jakie tu kafejki mają i ładna pogoda dzisiaj. To wszystko Cuenca. Idzie się praktycznie wzdłuż rzeki. Pięknie po obu stronach, a tu nawet troszkę ciszej. Ogólnie bogatsi ludzie tu mieszkają, ma się wrażenie, bo i domy takie wypasione bardziej. I nie blacha, tylko normalna taka dachówka. Jakieś ministerstwo. Czyżby to był urząd pracy? Nie wiem, nie znam się. A szukam tych ruin. Gdzieś tu muszą być. No bo na filmiku Amerykańców widziałam, że większe były niż to, co znalazłam. Takie tu małe, że za trzecim razem dopiero trafiłam. Na serio, 2 razy się na promenadę wróciłam. A ciekawe, czy to otwarte, ile kosztuje i czy wpuszczą, bo już jest późna sobota. Nie wiem, czy tu trzeba płacić. Amerykańcy nie mówili nic, ale dla nich $20 to jest nic, także zobacz. Gdybym nie żarła, to bym się nie spóźniła. 11 minut do 16 mieli otwarte. Jutro 10 otwierają, ale ja chciałam się stąd wyjechać. Wow. Przed chwilą, jak przechodziłam przez ulicę, gość normalnie zaczął na mnie trąbić i od motherfucker mnie wezwał. Nie leży mi ta Cuenca. Już takie tu rzeczy widziałam. Łącznie, że goście chcieli obrobić. I no, turystyczna jest. I cała masa żebraka. Siedzicie w kafejce, ciągle ktoś podłazi. Bardzo niefajnie. Nie podoba mi się Cuenca, szczerze. Nie czuję się tu ani bezpiecznie, ani tak spoko, wam powiem. Jakieś takie to miasto niezbyt. Ładnie wygląda, ale przez to, że jest tak turystyczne, to jest tak jak z Oaxaką, tam też musicie uważać, żeby was nie opierdzielili. Może o wielu ludziach słyszałam. I jeżeli chodzi o Cuenca, to mam podobne wrażenie co do miasta, takie jak Oaxaca. I w niedzielę w Cuenca większość przybytków zamkniętych. Moje 2 jadłodajnie zamknięte. O. Że nie przyjeżdżajcie w niedzielę, bo zostanie wam pizza. To znaczy są te merkada otwarte, ale oni tam $5 od tak sobie kroją, więc drożej niż na mieście. Muszę coś znaleźć. A na pizzę na pewno nie pójdę. Jak ktoś szuka ciekawej nazwy, to mam dla niego Pumapungo Museum. Idziemy. Po niemiecku piszą, a nie wiadomo, czy wpuszczają. Jest to tu otwarte. Jest entrada? A tu wpuszczają. Hola. Buen dia. Jest to, ale trzeba się zarejestrować. A no. Już nie lubię muzeów w Ekwadorze. Nie można filmować. Co prawda jest za darmo. Wiele się nie różnią tym, co użycie w Kolumbii, tam możecie filmować, robić zdjęcia i co wam się żywnie podoba. Wymyślili sobie, w plecaka też nie mogłam wnieść. Ja zapomniałam, że takie restrykcje są, w Peru też były. Mam statyw w plecaku, którego nie mogę użyć, szlak mnie trafi. Podobnie było w Indiach. I oczywiście macie to samo na wszelkich ruinach, no nie na wszelkich, Machu Picchu, które nienawidzę. No i to jest wszystko. Ja cię sunę. Jestem zawsze rozczarowana ruinami, wszelkimi. W Meksyku nie można było już wchodzić nigdzie, także z roku na rok jest coraz to gorzej. Już myślałam, że drugi raz tu przychodzę po nic, jest co nieco. No ja mam wstręt, po Machu Picchu mam wielki wstręt do wszelkich ruin i po restrykcjach, jakie tam panują. O tym wam też nikt nie powie. Kolejnym takim punktem jest Galapagos, zachwalany przez wszystkich, co tu wykopali. A nie można. Kurna piszczą. Piszczą jak na El Tajde. Stoją tacy z tyłu, widzicie? Kaj tresują, bo to jest tresura. No i to tutaj ogrodzili i tego pilnują, tak? Ciekawe, bardzo. Nie robi na mnie to wrażenia, sorry, ale... Zwłaszcza jak stoi takich dwóch. Jestem przeciwnikiem wszelkich restrykcji. Powinno to być dozwolone dla ludzi. I udostępnione. A nie tylko... Ha? I już się rzuca. Już się rzuca, że trzeba iść tak, jak on sobie wymyślił. Bo tu wszystko trzeba tak, jak oni sobie wymyślili. O! Ja mam odwiedzać takie miejsce, mi szlak trafia. Jeszcze w tym mieście cię wyzwią od motherfucker. Jak nie przejdziesz tam, gdzie oni sobie wymyślili, a przejść nie ma dla pieszych. Tragedia, naprawdę tragedia. Mam nadzieję, że słychać, bo wieje. Bo ci panowie sobie wymyślili, debile, że tak to powiem, że tu trzeba iść, tam na dole nie można. Tu trzeba iść szczurzym pędem i na gwizdek rago, żeby tą chatkę tu zobaczyć. I parę kamieni. Nie miałam schodzić, ale będę. Kurczę, jak wieje, ja nie mam mikrofonu. I mi jest strasznie zimna, mam kurtkę, wszystko w plecaku. Idę po plecak i zejdę tam na dół, bo chcę wyjść tym parkiem. O właśnie. A ptak tam jest, bo kukurydzy nasadzili. Cholera wie czemu. Na pewno, żeby pokazać, co Inkowie sadzili. Ludziom tego typu terror odpowiada. Nauczyli się już gwizdać i pytać, czy mogą iść tą, a nie tamtą ścieżką. Urodzone bydło normalnie. Jest mega zimno, wymarzłam tam na tym. Idę jeszcze na dół. I teraz mogę mieć plecak. I przejść przez to też mogę w plecaku. Te ich chore normalnie wymysły. To jest... Oh, chyba ostatnie moje muzeum tu w Ekwadorze. Nie wiadomo, czy się nie będę opłynąć. Cuenca mi nie leży, naprawdę. Amerykańcy to dziadostwo tu chwalili pod niebiosek. To zajebiście, jak to fajnie. Ja nie wiem, ludzie niektórzy bardzo lubią restrykcje i takie owczy pęd. I spęd chyba. Co prawda nie ma tu za dużo ludzi, bo pogoda też zmienna. Ale dlaczego nie powiedzą, jak to tu naprawdę wygląda? Że gwizdają na człowieka i trenują jak psa. Nie zwracają na to uwagi albo co? Ale mnie takie coś mega wkurza, naprawdę. Ja nienawidzę, jak ktoś na mnie gwizdzi jak na psa. I tak wyglądają ruiny i dokonania imperium Inków. Kupa kamieni zazwyczaj. Ale to Inkowie nie byli ci źli, chociaż wypruwali ludziom serca. Tylko my jesteśmy ci źli, bo zabudowujemy i budujemy takie rzeczy. I na dodatek chronimy te ich kamienie. Ja nie rozumiem naprawdę podniety imperium, które było tak zamordystyczne i zakłamana jest jego historia. Naprawdę. Ładnie ten park wygląda, jest super utrzymany, czysty. Jak tu nikogo nie wpuszczają i trenują, to się nie dziwi. Idę zobaczyć, może dojrzy jakiegoś ptaka, chociaż jedną dobrą rzecz tutaj w tym, bo ta kupa kamieni to mnie naprawdę nie podnieca i miałam bardzo złe doświadczenie z tą kupą kamieni w swoim życiu podróżniczym. Takie w platkach trzymią pawia, skrzeczy. Nie dziwię się, jak w klatce musi siedzieć. Ale wreszcie dojrzałam, jeszcze dupą się do mnie odwróciła. Skrzeczy. Piękny ptak. Na targu widziałam, ale skrzydła miała obcięte i bez łba, taka zapatroszona. No co się tak burzysz? A? Szkoda, że taką w zamknięciu, no ja chciałam zobaczyć taką na wolności, ale raczej mi nie będzie dane. Amazonki tu są i dlatego tak głośno gadają. Psy udają. Tam jest taka, co więcej gada niż reszta. I psa udaje. Ola! Amazonka żółtogłowa, o ile dobrze zapamiętałam polską nazwę, jest najbardziej gadatliwym ptakiem. A to samczyk. Nie wiedziałam, że one takie wielkie są. Myślałam, że one takie jak Roberto. To Roberto był mniejszy. Wielki ptak jest. Się tam bawi. Rozrabiacie. I dziwne, że tak fajnie gadają, a w towarzystwie są, bo normalnie jak w towarzystwie są, to mniej gadają. Przyleciało. Czerwony dziób ma. Mega. Ja uwielbiam papużki, odkąd Robertę poznałam. Co? By chciała wyleźć. Jakaś niebiesko głowa, pisze papużka. No ta jest mniejsza, ta jest jak Roberto. Hej? A ta cwaniara myśli, że jej coś dam jeść. Dlatego przyszła. Ty co takie sfrustrowane, że piór nie mają? Czy stare? Nie wiem, czy na kamerze będzie widać, ale one mają te łapy za głową podwieszone. To są dziwaki. Jak nie dopyrze tam wiszą. Przegapiłabym z dołu, widziałam, musiałam podejść jeszcze raz. Lamy tu mają 4 sztuki oznaczone. Nie interesują się człowiekiem, także nie powinny pluć. Dziwne takie jakby rany na tych łydkach mają. Pierwszy raz to widzę. Ogólnie pierwszy raz się lamie przyglądam. Jakie to ma długie rzęsy. Niesamowite. Ale widzę, że wszystkie mają tu na tych nogach. Możliwe, że tak mają. Te szare z czerwonymi główkami też już widziałam gdzieś, ale nigdy zdjęcia nie miałam zrobić. Wow, piękne są. Ciekawe co to było. Tu pod spodem wodę puszczali zapewne. Troszkę mi ciśnienie po obcowaniu z ptakiem zeszło. Z tego co widzę, to do środka można wejść, bo tam jest wejście. No, oczywiście nieudostępnione. Gdzieżby? Papajelo. To nazywają dziwnie. Znaczy inaczej to rośnie niż papaja, albo jakieś takie drzewo. Muszę się przyjrzeć. No jakby takie jakieś inne. Bardziej takie, albo w cieniu. Bo normalnie papaja to tak wygląda, jaka szczelista jest, parę liścia na górze. A ta bardziej taka na boki idzie dziwna. Może to inna i normalnie papaje tak nie mają aż tyle. Troszkę i widzę, że tutaj inna kłącza. No dziwne. Myślę, że papuszki tu są, bo słyszę dziwne dźwięki. A tutaj już zaczątki owoców. Papaje takie małe. Też tu mają. Kwitnie i owocuje całe drzewo. Zobaczcie, jakie wielkie, wow. I kwitną tam z tyłu. No w domu to wyhodować coś takiego to trzeba czekać nie wiadomo ile, a to wszędzie rośnie. To, że powietrzna na kaktusie rośnie, to nie wiedziałam. Cały. To znaczy one się przyczepią, nie urosną, tam takie wielkoludy. Wow. Ale ten kaktus to już taki półżywy. Olbrzymie te filancje. Wow. Mega. Tu widzicie? Widać czy nie widać? Widać. Arbuza. Tam jeszcze lepiej widać. Możliwe, że do tych ptaków hodują w ten sposób. A, też może być. I oni stosują coś na wzór permakultury, czyli zieleń zostawiają. I w Meksyku się czasem tak sadzi, że się sadzi kukurydzę wraz z pasą. Ale trzeba najpierw posadzić kukurydzę, a potem fasolę. Bo myśmy sadzili tak. I wsadziliśmy oba nasiona naraz. I to nie wyjdzie, bo kukurydza za późno wyjdzie, a fasola jest za szybka. Także trzeba najpierw kukurydzę, a potem fasolę i to takie coś się ma i w ten sposób też i sadzi się tutaj. Na małą skalę oczywiście, nie na jakieś takie komercje czy hektary. To wszystko, co wygląda w dużej mierze jak ziele, to są rośliny uprawne, które sadzono tu 6000 lat temu i teraz również. No to, co tu rośnie, nie wiem, to kija i co z tym robią. Nie widziałam nawet nigdzie, żeby coś takiego było na targu. Czy to korzeń może? Z tego używam. Zapytaj googlarkę, to ci powie. I to jest Indian Taro. Ale piszą, że to głównie w Azji jest używane i produkowane. To bym się nie zdziwiła, że te liście używają, bo tam takie rzeczy są. Ale tutaj nie widziałam. No to groch jest na przykład. Grochy, fasole to oni jedzą w nadmiarze, widzicie? No i kukurydzy też rozpoznam. A, to będzie komosa. Albo pisze tu nie, amarant. Ale amarant to też komosa. Tak wygląda. Nie dotykać amaranta. Blokuje. Już mnie pokół. Chciałam zdjęcie szczelić i dlatego. Tutejsza papaja jest zupełnie inna. To znaczy można takie małe odmiany spotkać. Nie takie duże. I one są okrągłe. I tutaj widzicie, macie dalej tą permakulturę stosowaną. Maniok oczywiście świeżo posadzony, myślę. Był też taki czerwony, widziałam. I oni jakoś to tak, bo oni to tak fajnie na półkole, żeby tam z góry fajnie było widać. Posadzili. Papryczki, zapewne chipotle tutejsze. A z tyłu widzę pomidorki. No teraz zgłupiam. Albo maniok też owocuje. Takie coś ma, jak groch. Albo tu jest fasola czy groch. Tak też może być. Wygląda jak pomidor, ale nim nie jest. I tak na fioletowo kwitnie. Nie wiem co, to nie widziałam jeszcze, żeby to jeść. Gdzieś albo w potrawie. Może jakaś stara odmiana. To tu wygląda jak jakiś seler. Coś znajomo. Może że do zupy gdzieś dodają. Albo jest taka roślina w Europie, tylko nie wiem. I się kompromituje, tak też może być. Jakie piękne, jak pachną. O bosko. Tam na wierzchu jest koliba. Normalnie to tu ludzie przychodzą na birdwatching, czyli na obserwowanie ptaków. Rano sporo ich tu słychać. Zagospodarowane to jest bardzo ładnie. Takie coś tutaj występuje w formie drzewa. Znaczy u nas to też w domu urośnie, no ale nie do takiej wielkości. To tutaj jak skała. No pięknie to wygląda. No ja jestem zawsze zachwycona powietrznymi, które u mnie niezbyt chcą rosnąć. I tam aloes kwitnie i taki olbrzym. Z góry to wyglądało, że można tam wejść, a nie można. Muszę z powrotem tam przez ten park, przez tych strażników. Posadzonych jest tutaj też dużo roślin takich leczniczych. To na przykład jest na gorączkę, pisze. Tutaj obniża. Rumiany każdy z nas zna. I tam też jest objaśnione na tablicy, że to rumianek mancanilla. A to żółte to ruta. Na pięknie kwitnie i myślę, że można nawet hodować w własnym zakresie w Europie. I ruta uszczelnia naczynia. Taka już spędzili. Nie ma już ich w tych woltierach, żeby ludzie poszli 15 minut przed, już gonią, że trzeba opuszczać za 5 minut, iść. To idę na jedzenie, bo nie jadłam, dlatego takie wkurzenie jeszcze większe niż normalnie na ludzi mam. Dziwnie znajomo brzmiące nazwisko. Naprzeciwko pan sprzedaje Polaka napój, bo ciężko to nazwać deserem. W niedzielę większość przybytków, znaczy spusty zamkniętych. Również restauracje. Ja zjadłam przy terminalu, mi się łaźnie chciał. Bardzo cicho w mieście. Praktycznie już zero ruchu. Ja nie wiem, czy oni tu nie mają zakazu wjazdu. Na wszystko na trzy spusty. Pozamykane. Tija, takie sieciowy. Mają pootwierane, ale tak to nawet restauracje są pozamykane. Na te dwie, gdzie chodziłam, to zamknięte były. Tak wygląda Cuenca, ale Macas też tak było. Dziwne, bo wtedy na przykład wszystko było otwarte. I Puyo.